Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Jesteśmy już po 87. Rytuale dla Matki Ziemi pełni gromów 5 lipca 2020 i dzisiaj moje sprawozdanie osobiste. Nasz dzisiejszy 87. Rytuał powinien mieć numer 33, ponieważ wszystko odbyło się tak błyskawicznie, właśnie z taką szybkością, dynamicznością, Trójki, trzydziestki trójki, ale nie. Dzisiaj był 87 rytuał. Tematem i zwierzęciem przewodnim był królik, królik, zając. Królik od razu kojarzy nam się z Alicją w Krainie Czarów, i z tym wprowadzeniem w głębokie korytarze. Podświadomości, ale również tajemnic, wtajemniczenia, wejścia w inne przestrzenie. I dzisiejszy 87 Rytuał dla Matki Ziemi był dla mnie osobiście takim właśnie przeżyciem. Już naszą tradycją stało się, że zawsze opowiadam Ci od razu po zakończonym rytuale o wszystkich moich przeżyciach. I tak zapraszam Ci dzisiaj na moje sprawozdanie osobiste. Zacznijmy od tego, że rytuał rozpoczęłam dużo wcześniej, mniej więcej było już 20-28 minut po godzinie 9 czasu polskiego, a jak wiesz, termin rozpoczęcia naszego spotkania to zawsze godzina 10, czyli 22 czasu polskiego, czyli dużo, dużo wcześniej. Przeprowadziłam rytuał na moim śnieżno-białym tarasie, u nas jeszcze był oczywiście zachód słońca o tej godzinie. I gdy rozpoczęłam, to właściwie słońce jeszcze było bardzo, bardzo silne. Jest to dużo trudniejsze przeprowadzenie rytuału pełni księżyca w takiej atmosferze niż w miesiącach zimowych, gdzie można bardziej skupić się na samej energii księżyca, który jest wtedy już widoczny i oczywiście wszystkich gwiazd. Ale rytuał rozpoczęłam od tego, by przywołać, jak zwykle, wojowników światła, strażników światła, tak, dużo wcześniej niż, niż termin naszego spotkania, ale tak zostało mi to wskazane. A następnie przywołanie strażników żywiołów, i to, co zawsze, co już znasz z moich wszystkich poprzednich sprawozdań, więc nie będę tutaj tego wszystkiego powtarzać. Następnie, gdy od razu, gdy przywołałam wojowników światła, zauważyłam, że jest niesamowicie dużo cienia, niesamowicie dużo mroku, i wojownicy od razu mieli, Ręce pełne pracy, nazwijmy to tak, aby zatrzymać, zablokować energię mroku. Ja, widząc, ile jest podłączeń, podczepień, zanim w ogóle rozpoczęłam nasze spotkanie, już dużo, dużo wcześniej, właściwie dzisiaj przez cały dzień, byłam zajęta tylko i wyłącznie oczyszczaniem magicznej oazy, przygotowaniem i tak dalej, ale. Już w tym momencie, gdy już wszystko się zaczęło, widząc, że nadal jest dosyć dużo ciemnych niteczek, moja dusza zajęła się ich odcięciem. Czyli to odcięcie, zablokowanie, zawiązanie supełków, nazwijmy to tak. A resztę pozostawiłam w dłoniach wojowników światła, ponieważ celami tych dusz. Celem tych, celem tych dusz jest ochrona, obrona również w czasie naszego rytuału. Dlatego e, ja staram się wykonywać tylko moje zadania, a co jest zadaniem innej duszy, to zostawiam dla niej. Prawda? Nie, nie wykonuję powołania innych, innych dusz. Nie wchodzę w paradę, o nazwijmy to tak. Ale co się wydarzyło? Wydarzyło się coś bardzo, bardzo wyjątkowego. Ponieważ gdy rozpoczęłam rytuał, jak zwykle u, uklęknęłam, klękłam, klęknęłam. Wybaczmy, jeżeli odmyłam coś nie tak, ale na co dzień rozmawiam w tylu językach, że czasami po prostu tego języka polskiego jakaś tam gramatyka może mi umknąć w takich spontanicznych nagraniach, naturalnie, nie w takich przygotowanych, i przywitałam się z. Moim przewodnikiem, który prowadzi mnie tutaj przez tą inkarnację, wspiera mnie, i następnie już odczułam, że spływają na mnie energie wszechświata, energii źródła. Przejęłam wszystkie te energie, tak jak zostały mi przekazane, a następnie siły wyższe wskazały, że mam wstać. Gdy znów stanęłam, to. Wydarzyło się coś bardzo wyjątkowego. Stanęły przede mną istoty żeńskie, wyższe niż anioły, i dwie z tych istot przekazały mi energię. A wcześniej istota męska, również wyższa niż energie anielskie, założyła mi na głowę coś takiego jak koronę. I ta pierwsza istota męska aktywowała w tej koronie, można sobie to tak mniej więcej wyobrazić, jak korony książąc przy koronacji, które mają takie wysokie czubeczki, i na tej koronie były trzy czubeczki, i ten, który był po środku czoła, miał tak, jakby niebieski kamień szlachetny, coś takiego jak labladoryt. Zresztą cała moja biżuteria w czasie tego rytuała była z labladorytu. I ta energia przekazana przez tą istotę była niezwykle intensywna, tak jakby aktywowała dodatkowo ten kamień szlachetny, można powiedzieć szafir. Te dwie energie żeńskie przekazały mi, jedna, która stała po mojej. Naprzeciwko mnie, po mojej lewej stronie, przekazała energię rubinową. Rubinowo-różową, taką w takich mniej więcej niejednostajnej wibracji, ale takiej wibracji przechodzącego spektrum, ale właśnie w tych odcieniach rubinowych. Natomiast druga istota żeńska, która stała po mojej prawej stronie, przekazała energię również całego spektrum, która mniej więcej wygląda tak jak kryształ Angel Aura, Angel Aura, czyli jest to biała energia, która przechodzi w kolory, wszystkie kolory tęczy. Tutaj można to porównać również do mlecznego Agatu, do Agatu pokoju, ale jednocześnie cały czas taką, takim spektrum złotego koloru, zielonego koloru. Tak mniej więcej ta energia wyglądała. W ramach wyjaśnienia ja i moja dusza nie ma żadnych ambicji królewskich, tak abyśmy się dobrze zrozumieli. Jestem pewna, że było to bardzo ważne w czasie tego rytuału, ponieważ jak wiadomo, czakra korony, korona, korona na głowie to był 87 rytuał dla Matki Ziemi, co rzucam się od razu tutaj w symbolice. Ósemka jako nieskończoność, energia żeńska, ale siódemka jako energia królewska, więc z pewnością miało to ważne znaczenie i jednocześnie. Yy, gdy ten moment koronacji został ukończony to od razu rozpoczęły się moje zadania te zadania polegały na tym, że w takim ogromnym skrócie, ponieważ to sprawozdanie trwałoby tutaj kilka godzin że spływały energie wszechświata na tą koronę i przez tą koronę wchodziły do mnie, do mojego ciała, i poprzez moje ciało przechodziły do Ziemi. I w kolejności była to. Mam nadzieję, że dobrze pamiętam, bo jeszcze nie zapisałam tego wszystkiego, spontanicznie od razu się nagrywam. Pierwsze połączenie nastąpiło z gwiazdozbiorem Andromedy oraz z planetą Wenus, i to była. Energia w odcieniu różowym, która zeszła, energia bezwarunkowej miłości, nazwijmy to tak, i ta energia przeszła przeze mnie, a następnie została przekazana do Ziemi. Kolejną energią, która przechodziła, była energia złota, kolejną energia zielona, ale później ten proces był tak przyspieszony, że już nie widziałam wibracji. Danej energii. Czułam tylko, jak ta energia cały czas napływa przez tą właśnie koronę i poprzez mnie, i wpływa do ziemi. Cały czas do ziemi, do ziemi, do ziemi. Później zauważyłam, że obok mnie jest obecna istota, mój przewodnik, który prowadzi mnie cały czas tutaj w, tych inkarn w tej inkarnacji. I oboje usiedliśmy, jak gdyby na krzesłach, na tronach. Uwaga, jeszcze raz powtarzam, tutaj nie chodzi o jakieś ambicje władcze, bo ja wiem, że różne osoby słuchają tych sprawozdań i później mogą pojawiać się bardzo dziwne komentarze na forach internetowych, grupach dyskusyjnych. Bardzo proszę, słuchaj poprzez Twoje serce i staraj się ignorować wszystkie takie dziwne potrzeby istot mroku albo takie potrzeby osób, które po prostu nie rozumieją tego wszystkiego, nie rozumieją tej symboliki i później mówią. Czy piszą na forach, że ja mam jakieś władcze ambicje i tak dalej, i gromadzę wokół mnie jakichś moich poddanych, czy jakichś moich uczniów? Bardzo proszę, abyśmy się tutaj dobrze zrozumieli, dobrze? Jeżeli bierzesz udział w naszych ceremoniach, to dobrze wiesz, że uważam, że każdy z nas jest jedną, jedyną i niepowtarzalną istotą. Każda z tych istot jest równorzędna, czyli nie ma istoty, która by była mądrzejsza, która by była jakaś lepsza i tak dalej. I ja sama również. Zaliczam się do takich samych istot, jak wszystkie inne dusze. Czyli żadne ambicje władcze, królewskie czy, czy inne, bardzo proszę nie oceniać mnie w ten sposób. I gdy. Moja dusza i dusza mojego przewodnika y, zajęła te miejsca wskazane nam przez siłę wyższą. Rozpoczął się bardzo interesujący proces. Proces, który ćwiczyliśmy. Ja jeszcze nie wiedziałam, że jest to przygotowanie do rytuału dla Matki Ziemi, który ćwiczyłam razem z Nim już w tym tygodniu. Proces. Ym, Przejmowania energii wyższej, energii źródła i przekazywania tej energii w formie pomysłów, inspiracji, wskazówek, zadań do wykonania dla różnych istot na Ziemi. Proces bardzo interesujący, ponieważ działo się to wszystko bardzo szybko. Nie jestem w stanie Ci powiedzieć, jakie to były zadania, jakie to były słowa, jakie to były um, inspiracje, ponieważ było ich tysiące, a może nawet miliony w przeciągu bardzo krótkiego czasu. Tego my, naszym ludzkim umysłem, nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to funkcjonuje, ale tak mniej więcej miało to miejsce. Tak jakby przekazać do każdego człowieka, do każdego zwierzęcia, do każdej rośliny informację i wskazówkę na kolejny czas. Ten proces był najdłuższym w czasie całego naszego dzisiejszego rytuału. Później wszystko odbywało się już bardzo, bardzo szybko i Właściwie jedyną rzeczą, która się zdarzyła, która mnie bardzo zastanowiła i długo, długo nad tym myślałam, zaraz po rytuale, to było to, że po tym momencie przekazania tych wszystkich into, informacji, ja kompletnie opadłam z sił. Więc nie byłam w stanie ani dłużej siedzieć, ani klęczeć, ani stać. Musiałam się położyć, więc ym, reszta naszego spotkania odbyła się dla mnie w pozycji leżącej, co zdarza mi się bardzo, bardzo rzadko. I miałam takie wrażenie, jakbym tylko stała się anteną, takim medium, które przyjmuje wibracje i przekazuje, przyjmuje i przekazuje, nie mając już na to praktycznie żadnego wpływu. I oczywiście wibracje od źródła, wibracje najwyższe, nie jakieś inne obce. Czasami staram się wszystko to wytłumaczyć tak 10 razy naokoło, owijanie w bawełnę, ale chciałabym po prostu, abyśmy się dobrze rozumieli, żeby tu nie było jakichś niedomówień. Te rytuały dla Matki Ziemi mają bardzo, bardzo. Ważne znaczenie dla nas wszystkich, dla przyszłości Ziemi, dla przyszłości naszych dzieci, wnuków i prawnuków, i dlatego tutaj jakiekolwiek domysły, jakiekolwiek złe interpretacje, jakiekolwiek programy, bariery, granice nie mogą mieć miejsca. Dlatego zawsze powtarzam to, jeżeli słuchasz tych sprawozdań, zawsze słuchaj Twoim sercem i stara się wyłączyć wszystkie programy, przekonania, wzorce, które zostały nam zapisane poprzez system, poprzez Matryksa i poprzez przez istotę mroku. I jeszcze coś było bardzo ważnego. W tym momencie przekazywania tych informacji, tych wszystkich zadań do wykonania dla każdej istoty, każdej albo części istot tutaj na Ziemi, później gdy to zostało dokonane, był taki moment, w którym u mnie włączyło się ludzkie myślenie. I to ludzkie myślenie wyglądało w ten sposób, że chciałam dodać coś, jak gdyby od siebie, coś pozytywnego, wydawało mi się, że coś pozytywnego, i chciałam wpłynąć na aktualną sytuację na Ziemi czyli tą sytuację ograniczeń, barier, noszenia masek tego wszystkiego, co no, tak bardzo negatywnie wpływa na nas wszystkich. I w tym momencie, gdy chciałam wysłać takie myśli do innych ludzi, zostałam zablokowana. I mój przewodnik od razu to zatrzymał i istoty światła, które czuwały nad całym tym rytuałem, zatrzymały mnie i otrzymałam dokładną wskazówkę, że wpływanie na tą sytuację nie jest moim zadaniem i nie jest zgodne z moją misją, że to wszystko jest jak gdyby pod nadzorem innych istot. Czyli to jest również bardzo ważne, ponieważ ja jestem również człowiekiem i Wydawało mi się, że było to by wspaniale, aby wysłać po prostu takie czy inne inspiracje, ale jak widzisz, istoty wyższe czuwają nad wszystkim. Kolejnym etapem naszego 87. rytuału dla Matki Ziemi to było dokładnie, gdy wybiły dzwony, była godzina 22 czasu polskiego, u nas godzina 21, .00. i w tym momencie poczułam wasze krysty taliczne kryształowe niteczki z białego światła. Przyjęłam wszystkie te energie i tak, jak je przyjęłam, przekazałam je dla Ziemi. Oczywiście istoty światła dbają o to, by zostało to przefiltrowane, żeby tylko te dobre i pozytywne intencje zostały przekazane. Więc w moje ciało mogą wejść jeszcze jakieś inne intencje, ale gdy one wychodzą do, do Ziemi, to są już zablokowany, przefiltrowany, przechodzi tylko to, co powinno i tak mniej więcej zakończył się nasz 87 rytuał dla Matki Ziemi na sam koniec już byłam, byłam już tak zmęczona, że już nie wiedziałam jak się nazywam, gdyby ktoś mnie zapytał jak się nazywam to nie wiem czy powiedziałaby moje imię i nazwisko w tej inkarnacji czy, czy moje imię, mojej duszy A, ale czułam, że już powolutku powinnam kończyć w tym momencie zobaczyłam coś bardzo wyjątkowego wszędzie wokół mnie były zajączki, one nie były materialne, one były niematerialne. Zajączki sobie tak skakały, było ich może z 30, 40 i to było bardzo krótkie, i ten proces się zakończył. A tak nawiasem mówiąc, to dzisiaj mój dzień rozpoczął się tym, dzień naszego 87. rytuału dla Matki Ziemi, że gdy zeszłam do moich kotków tutaj w magicznej oazie, to niestety widziałam, Zamordowanego zająca, więc dzisiaj był tematem zając, prawda? I no, takie było powitanie, że mama przyniosła dla małych kotków zająca. Um, bardzo symboliczne, bo tak jak ci powiedziałam, był to temat naszego spotkania: ten zamordowany zając, już częściowo zjedzony, a później przez cały dzień bardzo silne ataki energetyczne, i istoty mroku, tak jakby po prostu chciały za wszelką cenę zablokować te przesłania, te przekazy, tą energię. No ale istoty światła są silniejsze, bo światło jest silniejsze niż mrok, prawda? Jeżeli mamy ciemno w jakimś pomieszczeniu, zapalimy jedną świeczuszkę, to od razu już się robi jasno. Hmm. A jak dużo cienia jest potrzebne. Aby cokolwiek przygasić czy zgasić, prawda? Czyli światło zawsze jest silniejsze niż, niż mrok. No i bez światła nie byłoby cienia. Ktoś tak kiedyś powiedział, prawda, że czym silniejsze światło, no to też ten cień też jest, prawda, wokół nas. Dlatego um, tutaj nie chodzi o to, aby całkowicie zlikwidować cień, tylko chodzi o to, żeby była zachowana ta harmonia pomiędzy światłem a mrokiem, a że w tej chwili ten mrok jest silniejszy tutaj na Ziemi i jest dysharmonia, to dlatego są nasze rytmy. I dlatego są wszystkie inne działania energetyczne. A na sam koniec moje zaproszenie dla Ciebie na kolejny czwartek już został mi wskazany temat naszej 117 ceremonii. Popatrz, jakie to jest niezwykłe. Teraz 87 rytuał dla Matki Ziemi, czyli siódemka i teraz 100. 17. spotkanie w czwartek, czyli znowu siódemka, a temat jest niezwykły. Odpowiem Ci bowiem na pytania, dlaczego może czasami tak jest, że jeszcze nie wszystkie Twoje marzenia i wszystkie Twoje pragnienia stały się rzeczywistością, i również otrzymasz wskazówki na temat tego, że może za dużo działasz w materii, a za mało w energii. I kolejne przesłanie od Siły Wyższej. To naturalnie, aby uwolnić się od wpływu innych, ale także od takiego wpływu różnych wzorów i przekonań, które mówią Ci na przykład, by działać ze strachu, z obawy. I jak zamienić to działanie, takie, aby usunąć takie działania w panice, działania nieprzemyślane, działanie oparte na strachu, o przyszłość, na przykład materialną czy inną, i zamienić je na działania takie zgodne z powołaniem, zgodne z drogą serca, jaki to ma wpływ na nas. Czyli gdy działamy na zasadzie ze strachu, z obawy o naszą przyszłość, to zawsze te efekty, te wyniki są bardzo mizerne i więcej robimy sobie krzywdy niż pożytku. A gdy działamy z tego poziomu serca, gdy działamy w tym pełnym zaufaniu, pod wpływem naszej duszy, drogi naszego serca, naszej intuicji, to bardzo szybko można zrealizować wszystkie marzenia, wszystkie pragnienia, wszystkie cele. Nasze spotkanie teraz w czwartek rozpoczniemy bardzo wyjątkową, ponieważ rozpoczniemy je od spotkania z energią arcykapłanki, która jest obecna w każdym z nas. Czyli jak wiesz, w każdym z nas jest i energia męska i energia żeńska, ale na tym spotkaniu będziemy pracować właśnie z tą najwyższą energią żeńską, tą um, siłą intuicji, siłą kreowania, ale również tą żeńską, która przyjmuje impulsy od siły wyższej bo jak wiesz siła męska działa na zewnątrz aktywnie a siła żeńska jest bardziej taka pasywna przyjmująca, otrzymująca i to spotkanie będzie bardzo wyjątkowe i jestem pewna, że te wskazówki będą dla Ciebie kolejnym kluczem w wtajemniczenia który pomoże Ci bardzo szybko zrealizować wszystkie Twoje marzenia wszystkie Twoje pragnienia i uwolnić Cię również Również od takiego wpływu różnych wzorów, przekonań, globalnej świadomości, oczekiwań, które mają może względem ciebie inni ludzie, rodzina, znajomi, przyjaciele. I gdy tak spełniamy oczekiwania innych, no to nie zostaje nam dużo czasu na to, aby realizować siebie i naszą niepowtarzalność, i jestem pewna, że te wskazówki będą dla ciebie bardzo, bardzo wartościowe do zobaczenia w czwartek i pamiętaj jeżeli masz dostęp za 33 ,111 zł 111 albo 1111 czyli na tydzień na miesiąc i na rok to masz dostęp do tego spotkania ale również wszystkich 116 poprzednich czyli mniej więcej 116 godzin każdy temat inny każde spotkanie inne niektóre z wyjątkowych miejsc mocy połączenie z tą energią danego pozytywnego miejsca mocy i masz dostęp do wszystkich moich słuchowisk, do wszystkich książek, czyli e-booków, audiobooków i wszystkich innych treści, które są tylko i wyłącznie na mojej stronie www.bukardimaria.com. Do zobaczenia więc w czwartek, najpóźniej w czwartek Twoja Maria Bukardi.